Jest stary. Wygląda na 30 lat. Excuse me? Franka. Ja się jeszcze do grobu nie wybieram. Rozdział drugi, część pierwsza. Syndrom ciekawości. O mój, to było bliskie. Co to za miejsce? Mam nadzieję, że wkrótce znajdę pana północ. Misiu, a ty widzisz pianino, świetnie. A, to byłoby wygodne miejsce do zostania tutaj, no nie bardzo chyba. Cześć drzewo, osiemka. Wow, to wielki insekt. O wow, jesteś wielką mrówką. Kto tam? O, przepraszam pana. Czy pan jest prawdziwy? A, zawsze te same pytania, zawsze, a jeszcze nawet tabletek nie wzięłam. Co masz na myśli, mówiąc zawsze? Oczywiście, że jestem prawdziwy. Skąd ty przyszłaś? O, uciekłam ze szpitala dla obłąkanych. Proszę nikomu nie mówić. Nie martw się, nie powiem. Ale co tutaj robisz? Mój kotek gdzieś tutaj jest i próbuję go znaleźć. Kotek, powiadasz? Tak, proszę pana, czarny kot z wielkimi żółtymi oczyma. Pan Północ. O, rozumiem. Przykro mi, dziewczynko. O, czy widziałeś go? Wygląda na to, że twój kot został zjedzony. Przez moją świnkę. Zjedzony? Co masz na myśli? Kot wbiegł we mnie, kiedy się śpieszył. Złapałem go i dałem mojej śwince. Moja świnka była głodna, o moja biedna świnka. Nic dzisiaj nie jadła. Ty sobie jaja robisz. Ha, minęło sporo czasu, odkąd jadła ostatnim razem. Przestań! Nie widzisz? Pan Północ to jedyny przyjaciel, jakiego mam. Proszę, powiedz mi, że żartujesz. Och, mała dziewczynko, nie płacz. Mogę ci zaśpiewać. Nie, jesteś mordercą. Nie masz pojęcia, co oznacza samotność. Oczywiście, że wiem. Jestem jedynym żywym. Pozwól, że ci pomogę. Jak chcesz mi pomóc? Proces trawienia nie jest zbyt szybki, wiesz? Może on wciąż tam żyje. Powinnam sprawić, żeby zwymiotował? A, zabij go! To mój jedyny przyjaciel, ale potrzebuje mięsa. Wiesz co, teraz jestem ciekawa, czy kotek wciąż tam jest? Zrób to, zabij go. I wtedy ja, Antonio, będę mógł zjeść mięso. Jak? Czy zjadłeś mojego kotka? Chłopie, to dziecko ma 10 lat. Czemu ona ma ją zabić? A. Tak, to jest sowa. Mam kredkę? I siekierę. Nie wiem, czym się kierować tutaj, ale doskonałe połączenie. Siema. Mogłabyś? Franka. Ja wiem, mnie też się to nie podoba. Och. Proszę pana? O nie, zasnął. Jest stary. Wygląda na 30 lat. Excuse me? Franka. Ja się jeszcze do grobu nie wybieram. Dobra, zobaczmy od tej strony. Halo? O! Ciekawość to przekleństwo. Przeklinajmy ciekawość. Och, ja lubię to, że jestem ciekawa. Jak inaczej miałabym się uczyć rzeczy? Ale czym jesteście? Zaciekawiliście mnie.
co jest właściwym pytaniem, ale dlaczego jest bardziej odpowiednie. Chciałabym ten klucz. Nie mam teraz czasu na rozmowy. Och, ale ten klucz nie jest nasz i nie jest twój, co pewne. Zawsze jest dobrze mieć dodatkowy klucz, zwłaszcza kiedy się chce coś zrobić. Tyle, że nas to nie obchodzi. Nasze przywiązanie do ciebie jest zerowe. Jesteście szczere, lubię to. A ja jestem osobą, Fran. Miło mi was poznać. Ciekawe. Opowiedz nam więcej. Mam kota. No, miałam. Zaginął i próbuję go znaleźć. Naprawdę? Tak, naprawdę. A teraz proszę, dajcie mi klucz. Zobacz, osobo Fran. Przybyłyśmy z południa. Leciałyśmy jak zawsze. I wtedy zwróciłyśmy uwagę na klucz. Zaciekawił nas. No i tak tu utknęłyśmy. I przez nasze długie włosy nie możemy się uwolnić. Czy mogę wam pomóc? To jest bardzo ciekawe. Zawsze utykamy na drzewach, ale jest coś, z czym można to naprawić. Mamy piękny grzebień, którym zawsze rozczesujemy włosy, kiedy utkniemy. Więc dajcie mi go i wszystko naprawię. Ale jest mały problem. Pewien brudny złodziej ukradł nasz grzebień. A teraz utknęłyśmy tutaj na zawsze. A może znajdę złodzieja i grzebień i wtedy dacie mi klucz? Umowa? Jak on wyglądał? To szczur. Brzydki, narcystyczny szczur. Zabrał grzebień, by uczynić siebie pięknym. Nie mogłyśmy za dużo zrobić, więc uciekł. Proszę, znajdź go i uwolnij nas. Od ciekawości. Postaram się. Będziemy tu czekać. No, fair enough. Okej, oni zniknęli. Czyli są w moim świecie? Zrób wejście. Łatwo powiedzieć. Jakim ptakiem jesteś? Próbujmy to otworzyć. Jak? Tam coś biega. I co ja mam zrobić? Gdzie ten prosiak uciekł? A tu jest. Och, świnko, czy zjadłaś mojego kota? No weź. Proszę pana? Ale to była studnia, prawda? Okej. I mamy pióro. Można połaskotać, a może jednak go nie zabijajmy? Nie mogę. Okej. A jego? A, to wspaniałe, wspaniałe. Proszę pana, proszę się obudzić. Pana śwince nie podoba się pomysł bycia zabitą. A, rozumiem. To normalne, prawda? A, ale powinna trochę współpracować. Daj mu specjalne jagody. Ale tu nie ma jagód. Nie powinienem ci tego mówić, ale... mam swoje kontakty. Żyją w moim domu i lubią jagody. Dom jest w tym kierunku. O, dziękuję. Nice. Koteczku. Kotku. Okej. Tam jest grzybek. To musi być jego dom. Drzwi utknęły. No to... siup. Mam klamkę, po cokolwiek mi ona. Co my tu jeszcze mamy? Zlew. Chciałabym tu spać z kotkiem. Nie będę dotykać mięsa. A wejdź sobie tu. No bier. Nie wiem po co. Może zamienimy go ze świnie? O mój Boże! To... okej.
Dezynsektor, ale co mi to daje? I tu jest jeszcze domek. Jagódki! Auć, to boli. Ale co ja mogę? On wygląda na wściekłego. One nie dadzą mi tego zabrać. Chcecie mięso? Niedobrze. Urocza lampa. Dobra, póki tu są... Zaraz. A może daj mi mięso, elegancko. Co mi to daje? Okej, okay, jego wizytówkę i dobrze widziałam? Łapkę na much. Na muchy, tak. Tym muchy będę łapać. No dobra. To będzie trochę okrutne. A tak? Dobra. Prostsze niż mi się wydawało. Halo? Ta panienka wciąż tu jest. Dobra. Dajmy jej jagody. I czyńmy swoją powinność. O nie, ona nam ufa, no! Ej! Ty kotem nie jesteś! No właśnie! O, panienko, ocaliłaś mnie! Dobrze dla ciebie, ale spodziewałam się kogoś innego. Zgaduję, że czujesz się rozczarowana. Kogo szukałaś? Mojego kotka, ukochanego kota pana Północ. Och, panienko, nie za bardzo przepadam za kotami, wiesz. Czarny z wielkimi żółtymi oczami próbował mnie złapać. Naprawdę? Wygląda na to, że sprawił ci kłopoty. Zaraz, może to był mój kotek. O, mój. Jeżeli tak, teraz ma kłopoty. Co się stało? Czemu? Mogę ci pokazać, chodź za mną. To niedaleko stąd. Ufamy myszy? Jesteśmy. Ktoś go zabrał, panienko. Po prostu zniknęli. O mój Boże, a możesz więcej szczegółów? Chciałbym, ale wygląda na to, że... po prostu zniknęli. Nie mogę niczego więcej dla ciebie zrobić. Ale jeżeli coś takiego jest, to daj mi znać. Będę w pobliżu. Przepraszam, a czy to nie ty ukradłeś grzebień? O, grzebień. Lśniący, piękny grzebień. Daj mi go. Teraz. Ale czy możesz wpierw mnie rozczesać? No dobra. Dawajmy pacyfista, już zabiliśmy świnie. O, jaki szczęśliwy. Dziękuję, proszę pani. Jest pani bardzo miła. Nie ma sprawy. Czy coś. O, zabijam go. Dzięki. Możemy zjeść. A w środku był szczur. A nie mój kotek. Szczur, oj, bardzo mi przykro. Mam już stare oczy. No i problemy z sercem i bóle w plecach. Cierpię na lekomanie i czasami... Mój Boże. Ta gra to jest coś pięknego, rozczesuj to. Tu, masz. Oto twój piękny grzebień, proszę pana. Och, Fran, osobo. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że ten klucz otworzy drzwi, których potrzebujesz. A teraz odlatujemy. Narka? Pięknie. Jakie piękne, miłej podróży. Mam klucz. Znalazłam drzwi. Zaraz. A
czy gdzieś tam nie było kleju? Okej. Teraz... Świetnie. To brzmi jak plan. Świetnie, ale zamknięte. To otwieraj. Zadziałało. To ma sens. Taka Alicja. Co za ciekawe małe drzwi. Zastanawiam się, dokąd mnie poprowadzą. Panie Północ, jesteś tutaj? O. Rozdział drugi, część druga. Podwójna osobowość. Okej, więc po poprzednich nagrywkach, które z waszej perspektywy skończyły się dosłownie przed chwilą, zorientowałam się, że troszkę źle ustawiłam OBS-a i ucinał wszystkie wybory, które miałam. Więc teraz to sobie naprawimy. Tak lepiej. W każdym razie, teraz powinno być już dobrze. A my lecimy sobie dalej. O mój Boże, gdzie ja jestem? Dobre pytanie, czemu masz kocią głowę? Ha? Co to? Kapelusz? Panie Północ? Och nie, twoja głowa, koteczku? Nie, spokojnie, to jest czapka. Zaraz, to nie jest mój kotek. Dziwny kapelusz. W każdym razie muszę znaleźć kotka. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj jest. Co my tu mamy? Witamy naszego nowego, pięknego kotka. Cieszymy się. Boże, jak ty bazgrasz. Jak wy bazgracie, Klara i Mia. Witamy naszego pięknego kotka. Mamy nadzieję, że podoba ci się twoje nowe łóżko. Bądź dobrym kotkiem i zjedz swoje jedzenie. Chyba nie? Ale to są Klara i Mia, jak rozumiem? Panie Północ, te dziewczyny... A one zabrały mojego kotka. Spokojnie odzyskamy. Biernusz. Ej, ja żartowałam. Tego nie potrzebujesz. Wiesz, broni nigdy dość. Zamachniesz się łyżką i te sprawy. Serio? Soda. Okej. Nie wiem po co. O, tak, to jest piekarnik. Mogę zamknąć okno, albo je otworzyć, cokolwiek mi to daje. Dobra. To zabawne obserwować, co ludzie mają w domach. Naprawdę? Tak, to jest ludzka głowa. Co mamy jeszcze? Drewno. Nie potrzebujesz. Nie chcesz tego dotykać, okej. Znaczy, nie lubisz zapałek? Okej! Wydaje się świeży! Czy ty wciąż żyjesz? No nie bardzo! Musi być ci tutaj wygodnie, dziecko! To nie byłby pierwszy komentarz, jaki przyszedłby mi do głowy. Ale mogę się wspinać. Dobra. I czegoś nam brakuje. Może to głupie? A nie, na szczęście. Zobaczmy dalej. To są zapałki, dawaj. Co my tu mamy? Tak. Mamy sodę, nóż. Z ciekawości, czy ja mogę coś ze sobą skombinować? Nie, bo nie wiesz co narysować. Czemu tu są zdjęcia mięsa? To złe wspomnienia, no! Co my tu jeszcze mamy? To się wyróżniało. Mamy nasionko. Wyhodujemy sobie magiczną fasolę. Po co nam pieprz? Misiu? Tańczący misio. Nie ma butów. To jest największy problem jego, of course. Więcej dziewczyn. Błękitna róża. I domek. A tu? To samo. O, karmelowy sos. Na wszystkim. Miami.
To jest cieplutkie. Okej. Okay. Nic dziwnego, że jeleń wolał być w szpitalu. Więcej drewna. Are you okay? Cześć! O mój Boże, ten zapach! No! Okej. Dobra, winyle. Zaraz! Czy ten gość z poprzedniego rozdziału, ta wielka mrówka, to jest muzyk jazzowy? O mój Boże, jakie to piękne. Książki, to nic ciekawego, tu jest sowa. Maszyna do pisania. Okno. No dobra, ale to dalej niczego nie wyjaśnia, więc idę na górę. Co? Schody kończą się w ścian? Jak? A te? Dobra, fair enough. Siostry? Szuflada. Czy jakiś rytuał będziemy odprawiać? Bo już mam świecę. Urocze. Potwór, który lubi kozy. Nie rozumiem. Ciągnij. Nie dosięgniesz. A jednak! Halo? Okej. Koliczku. Wielka parasol. To wszystko jest takie dziwne. Skorpion. Dlaczego skorpion? Panie Północ, jesteś tutaj? Koteczku. Wow. Naprawdę? Znalazłam cię! O mój Boże, to ty, mój ukochany przyjacielu! Fran, to naprawdę ty? O rany, w końcu! Czemu twój kot mówi? Halo! Pozwól, żebym cię zobaczyła! To ja! Podejdź proszę bliżej! Bo możesz być wciąż wielkim potworem! A jednak... Och, Fran, tak cieszę się, że cię widzę! Tęskniłem za tobą. Śniłem o tobie. A oto jesteś. Dziękuję, że się nie poddałaś. Kocham cię, moja przyjaciółko. Ja też cię kocham, panie Północ. I naprawdę za tobą tęskniłam. Och, najdroższa Fran. Jak znalazłaś to miejsce? To skomplikowane. Ci ludzie odebrali mi cię w lesie. Próbowałem za wami podążać, ale po chwili się zgubiłem. Moje zmysły były za słabe, żeby cię wytropić. Próbowałem znaleźć trochę jedzenia, ale... coś się stało. Ktoś mnie zabrał i włożył do tej klatki. Jaki czas minął od momentu, w którym zabrali ją do szpitala i tego? O rany! Otworzę klatkę. Musimy spotkać się z ciocią Grace. Fran, jestem zmęczony. Chciałbym, żeby to wszystko było złym snem. Wszystko będzie dobrze. Po prostu musimy się stąd wydostać. Fran, mogę cię o coś poprosić? Albo zapytać? Oczywiście, panie Północ. O co chodzi? Czy czułaś moją obecność w swoich snach? Tak! Powiedziałeś mi, że lekarstwo doprowadzi mnie do ciebie. Jakie lekarstwo, Fran? Okej? Ktoś inny nam pomaga, czy... Ha! Czy może oni nie powinni się odnaleźć? Jakie lekarstwo, Fran? To nie ja do ciebie mówiłem, aha? Właśnie, myślę, że ktoś pomaga nam, byśmy się z powrotem spotkali. Za każdym razem, kiedy śniłem o tobie, czułem czyjąś obecność. Naprawdę? Jaką obecność? Tego, co mi wiadomo, to nie był człowiek. To było tak spokojne i bardzo miłe.
Cóż, cokolwiek to było, zrobiło dobrze. Jesteśmy razem. Fran, słyszałaś to? Czy ty... Och, zobaczę, co to jest. Znajdę klucz. W porządku? Kocham cię. Okej. No dalej, Fran, proszę, zabierz mnie z tej klatki. Znajdź klucz. Znowu połączone dwie panie. Mogę to zgasić z jakiegokolwiek powodu. A tu jest pan szczur, który nie chce się obudzić. Koleżanko? Dobra. To wygląda jak bardzo stary obraz. To jest przeurocze! Cześć, laleczko! Kto cię złapał? Nie wiem, ale nie chcę podzielić jej losu. A te zabawki są brzydkie. Nie mów tego przy nich, bo ci nakopią. Lustro. Ale dlaczego nie mam odbicia? Kolejna, która jest wampirem? Dobra, tutaj mamy w szczypce. Znaczy no. Te regulacje brwi, nie pamiętam, jak to się nazywa. Cążki, o! Nie chcesz wiedzieć, o co chodzi. Ja też nie. Ale czy w takim razie... Co jeszcze, czekaj. O! O fuck! Przepraszam! Okej! Ale to było szybkie! O! Przestraszyłaś mnie! Myślałam, że nikt tutaj nie mieszka. Jesteś! W końcu czekałyśmy na ciebie. Jak tam głowa? Czekałyście na mnie. Czemu? To ty. Nasze cenne znalezisko z innego świata. Kto by nam uwierzył? No, w sumie ma sens. Ale o czym wy mówicie? Przepraszam, ale to nie ma sensu. Fran Bow. Tak masz na imię, prawda? A twoja mama i tatuś umarli tragicznie. To takie brutalne, prawda? A teraz bardzo chciałabyś się dowiedzieć, kto ich zabił, czyż nie tak? O, zwolnijcie, skąd o tym wiecie? My po prostu wiemy wszystko. Taka jest część tego świata. Ale nie smuć się. Złe rzeczy dzieją się cały czas wszystkim z nas. Chciałabym wrócić do domu, do mamy i taty. Nie życz sobie rzeczy, które nie mogą się spełnić. Znajdź rozwiązania i odpowiedzi. Powinnam tak zrobić, ale mama i tata nie wrócą. Napij się herbaty i zjedz ciastko. Poczujesz się lepiej. Nie wiem, czy herbata i ciastko rozwiążą taki problem, ale... Dziękuję, ale naprawdę chciałabym się dowiedzieć, kto wam o mnie powiedział. Boisz się, mała Fran? Troszeczkę. To takie dziwne. To jak się tutaj znalazłam i ta rozmowa sprawia, że jestem zdezorientowana. A nawet nie zapytałaś o swojego kota, pana Północ. To bardzo dziwne, skoro jesteś dziewczynką, która tak bardzo go kocha. A jednak wydajesz się taka spokojna po tym, jak znalazłaś go w klatce. Głodna i przestraszona. Nie powinnaś drżeć ze strachu? Ej, kocham go i dlatego tutaj jestem. Nie chciałam być wobec was niegrzeczna. Chcesz go odzyskać? Nie wiem. Ale nie zrobimy teraz jakiegoś trójgłowego psa ze mnie? Nie pasuje do was. Tak, proszę. Naprawdę chcę go odzyskać. To mój najlepszy przyjaciel. Zanim go uwolnimy, powiedz nam, jak się tutaj znalazłaś. Oj, to długa historia. Uciekłam z pewnego miejsca. Bardzo brzydkiego miejsca. Tam otwierali głowy dzieciom, by zrozumieć, co jest z nimi nie tak. Phil powiedział mi sekret, a ja byłam wystarczająco bystra, by znaleźć wyjście. I wtedy poszłam do lasu i spotkałam wielką mrówkę. I zabiłam robaka i to było okropne. I wtedy spotkałam szczura, który chciał, żeby go uczesać. I wtedy stworzyłam drzwi, a te drzwi zabrały mnie tutaj.
Ale kiedy przez nie przeszłam, coś się wydarzyło. Nie pamiętam niczego więcej. O, i widziałam prawdziwą rodzinę Szyszek. To było chwilę przed tym, jak tutaj przyszłam. Mieszkają w domu pana Antonio i lubią jagody. O, i widziałam latające insekty, które utknęły na drzewie przez swoje długie włosy. To również było w lesie. A teraz jestem tutaj i szukam pana Północ. Sporo przygód. Ile ty masz lat, Fran? Mówiłam, ona jest młodziutka. Mam 10 lat, ale niedługo będę miała 11, a wy? A my mamy 16, więc jesteśmy dużo starsze i dlatego musisz nas słuchać. Ryba, to tak nie działa. Ona jest na tę chwilę bystrzejsza i ma tylko jedną głowę. Ja po prostu chciałabym, żebyście otworzyły klatkę, bym mogła wrócić do domu z moim kotkiem. Nawet nie zapytałeś o nasze imiona. To nie jest miłe. Ale my znamy wasze imiona. Podpisałyście się. Klara, Mia. Witam serdecznie. Tak, i nie powinnaś się szwendać po cudzym domu bez pozwolenia. You got a point. Ale ubrałyście mi kocią czapkę. Czuję się usprawiedliwiona. Czy ty jesteś głupia? Mała głupia dziewczynka bez rodziny. Postaw się im. Nie jestem głupia i mam rodzinę. Mam ciocię Grace i mojego kotka. Czy ty płaczesz? Bo jeżeli tak, będziesz miała kłopoty. Jeżeli nie zrobisz tego, co mówimy, twój kot umrze. Rozumiesz? Może to ryzykowne, ale... Nie, nie przestraszycie mnie. Uwolnijcie mojego kota. Ty, kretynko, prosiłaś o to. Jeżeli nie zrobisz tego, czego chcemy, złe rzeczy wydarzą się twojemu kotu. Zmusimy cię, żebyś go zabiła własnymi rękoma. Jesteście złe, ale zrobię, czego chcecie. Dobrze, więc posłuchaj uważnie. Potrzebujemy odprawić magiczny rytuał. Lubisz magię? Magia jest magiczna. Kto by nie lubił magii? W każdym razie... ta magia jest bardzo potężna i niebezpieczna. Oto przepis. Bądź ostrożna i precyzyjna. W innym razie wydarzą się straszne rzeczy. Dobra. Przywołanie dawno straconego ciała. Zagubiony w ciemności. Zagubiony w łzach. Twoje ciało wpadło w ręce anioła, który zdecydował się przynieść ci cierpienie. Potrzebujesz jednego serca żaby... Jednego serca żaby, głowy dziewicy? To może być ciężkie w tych czasach, wiecie? Włosów i krwi czarnego kota, pentagramu zrobionego z popiołów i spalonego lisa. Wait. No, normalne zakupy. Nice. Wszystkie składniki należy ugotować razem w wielkim garnku wody. Jeżeli wypijesz miksturę, wypowiedz te słowa. Nie przeczytam tego, ni hu hu. Ale to brzmi bardzo źle, bo ja się obawiam, że nasz kot posłuży jako punkt trzeci, a my jesteśmy głową dziewicy. Nie wiem, czy potrafię. Zróbcie to same. Nie możemy, to by nas zabiło, widzisz? Wcześniej takie nie byłyśmy. Żyłyśmy jako dwie różne osoby w dwóch różnych ciałach. Ale dlaczego teraz takie jesteście? Takie znaczy jakie? Pewnej nocy, dawno temu, ktoś nam to zrobił. Myślałyśmy, że to anioł, ale nim nie był. Zdecydował się, że powinnyśmy spędzić całą wieczność razem. A z rodziną to tylko na zdjęcia, więc no. Przeklął nas. Nigdy nie zrozumiałyśmy dlaczego. Chcemy odprawić ten rytuał, by ściągnąć go z powrotem. Mamy zaklęcie, które sprowadzi go z powrotem, ale... to na później, kiedy już nie będziemy ze sobą połączone. I wtedy pokażemy mu, że jest pozbawiony mocy.
i pożałuje. Mhm. Dobra. To brzmi okropnie. Zrobię co w mojej mocy, by wam pomóc. Przygotujemy trochę rzeczy, których będziesz potrzebowała do rytuału. A jako, że byłaś bardzo niegrzeczną dziewczynką, nie będziesz w stanie rozmawiać ze swoim kotem. Będziesz musiała poczekać aż do naszego powrotu. O nie, czy ja skopałam? Och, proszę, pozwólcie mi z nim porozmawiać. Dam mu trochę jedzenia. Nie, nie możesz. O ty, suczo. Ach, Fran, widzisz ten klucz? Wyobrażasz sobie, co może otworzyć? Czyż nie tak, głupia, głupia dziewczynko? Która chce poświęcić głowę?